Dobry wieczór Państwu, Magdalena Kik, Obywatele News. Chciałam powitać Państwa serdecznie w nowym programie. Jest ze mną w studio nasz znakomity prawnik i kolega redakcyjny, pan Radek Baszur, przedstawiam. Dzień dobry. Radek, oddaję Ci głos, powiedz Państwu, o czym będziemy rozmawiać. Raz jeszcze dzień dobry. Porozmawiamy o tym, co w ostatnich dniach część nas bulwersuje. Część przyjmuje te kwestie ze zrozumieniem wynikającym ze stanu epidemii. Porozmawiamy mianowicie o zakazie zgromadzeń. Od 25 marca rząd mocą rozporządzenia Rady Ministrów odebrał nam możliwość organizowania zgromadzeń i możliwość uczestniczenia w nich. Ten zakaz został ponowiony w kolejnym rozporządzeniu z 16 maja. Ma charakter bezterminowy, choć w tym samym czasie rząd łagodzi szereg obostrzeń wynikających ze stanu epidemii. Zakaz zgromadzeń sankcjonowany jest przez prawo odpowiedzialnością bądź wykroczeniową, bądź odpowiedzialnością administracyjną, w ramach której inspektor sanitarny może ukarać osobę łamiącą zakaz karą w wysokości od 10 do 30 tysięcy złotych. Władza sięga po te kary. W ostatnich dniach bardzo skwapliwie zatrzymanych 380 uczestników zgromadzenia przedsiębiorców, to z Warszawa, Sobota, dotkniętych zostanie właśnie tego rodzaju karami. Dla porównania Warszawa, Sobota i Wadowice, niedziela i poniedziałek. Tam policja poprzestała na upominaniu licznie zgromadzonych przed katedrą obywateli o tym, że naruszają oni zakazy wynikające z rozporządzenia. Czy wprowadzony z powodu pandemii zakaz zgromadzeń nie przekształca się na naszych oczach w wygodny dla władzy nakaz milczenia w sprawach publicznych? Czy mająca służyć zabezpieczeniu przed chorobą maseczka nie staje się symbolicznym kneblem? O to zapytamy naszych gości. Witam pana rzecznika praw obywatelskich, doktora Adama Bodnara. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry, panie redaktor. Panie doktorze, pan premier Morawiecki 21 kwietnia, odpowiadając na pytania internautów, powiedział, cytuję, zakaz będzie utrzymywany na pewno przez dłuższy czas. W tych etapach, drugim, trzecim i czwartym, na razie nie mamy w planach znoszenia zakazu zgromadzeń publicznych. A pan w ostatnim czasie dwukrotnie zwracał się do ministra spraw wewnętrznych, pana Mariusza Kamińskiego, właśnie w sprawie zakazu zgromadzeń. Z jakiego powodu i czy minister odpowiedział już panu na wystąpienie? Faktycznie dwukrotnie się zwracałem do ministra spraw wewnętrznych i administracji o to, żeby nastąpiła liberalizacja tego zakazu zgromadzeń. Uzasadniając to tym, że skoro dokonujemy odmrażania gospodarki, skoro otwieramy galerie handlowe, muzea, parki miejskie, skoro otwieramy przestrzenie które sportowe, bo przecież powoli sportowcy też zaczynają i trenować i uprawiać swoje dyscypliny, to konsekwencją tego odmrożenia wolności komercyjnej powinno być także odmrożenie wolności politycznej, jaką jest wolność zgromadzeń. To po prostu powinno iść w parze ze sobą. I
Oczywiście w tym wystąpieniu nie twierdziłem, że nagle trzeba teraz pozwolić na pełną wolność, jeżeli chodzi o zgromadzenia, ponieważ zdaję sobie sprawę z argumentów merytorycznych, które mówią, że zagrożenie sanitarne powinno powodować ograniczenie gromadzenia się ludzi na określonej przestrzeni i że powinniśmy dbać o to, żeby ten wirus się nie rozprzestrzeniał. Że skoro wytrzymaliśmy tyle tygodni w stanie bezwzględnej izolacji społecznej, to nie możemy tego tak szybko od razu, nazwałbym to, zmarnować czy spowodować, że powstaną nowe ogniska wirusa. Ale no przecież tak samo, skoro są formy pośrednie odmrażania gospodarki, to tak samo powinniśmy w sposób pośredni, stopniowo, krokowo dochodzić do takiego momentu, w którym kiedyś żyliśmy, czyli pełnej wolności zgromadzeń. No i niestety odpowiedzi na razie brak. Co więcej, ja uważam, że władza sama sobie szkodzi w ten sposób. To znaczy uważam, że nie byłoby tych problemów, które się wydarzyły w ostatnią sobotę, nie byłoby tej przemocy, nie byłoby tych napięć, gdyby władza podeszła do tej kwestii racjonalnie. Bo w takiej sytuacji dochodzi do automatycznego sporu z władzą, czyli policja, która zaczyna każdą osobę, która się pojawi na demonstracji, legitymować, to powoduje narastanie napięcia, nerwy i nikomu to nie jest do niczego potrzebne. Chyba że władza taki ma cel, żeby destabilizować, żeby tworzyć poczucie zagrożenia, żeby straszyć ludzi, żeby straszyć tych biednych obywateli, którzy chcą zabrać głos w sprawach, które są dla nich ważne. Być może to jest w interesie władzy, ale ja takiego interesu tak pojmowanego nie rozumiem. Zacytuję informację opublikowaną przez regionalny opolski portal internetowy Opowiecie. Zawiera ona dość ciekawą interpretację prawa w zakresie dotyczącym właśnie zakazu zgromadzeń. Otóż jak donosi portal, a cała rzecz wiąże się z tym, że są obywatele w Opolu, którzy wychodzą na spacery w soboty i w niedzielę, idą na lody i zabierają ze sobą kartki formatu A4 zawierające treści społecznie nieobojętne, tak to nazwijmy. Otóż według policji opolskiej spacerować wolno, ale bez wyrażania poglądów politycznych. Wówczas bowiem spacer zmienia się w nielegalne zgromadzenie. Czy pan rzecznik zechce skomentować te wykładki? To jest jakaś piramidalna bzdura. Przecież nikt nam nie zakazuje, nie mamy żadnego przepisu, który by nam zakazywał przejawiania naszych poglądów w przestrzeni publicznej. Te zakazy, które dotyczą zgromadzeń, wiążą się tylko i wyłącznie z celem, jakim jest zapobieganiu rozprzestrzenianiu się choroby. No, w jaki sposób noszenie jakiejkolwiek kartki ma realizować ten cel ustanowienia tej regulacji. No bo jeżeli będziemy szli tym tropem, to za chwilę nie będziemy mogli się ubierać w jakieś, nie wiem, określone ubrania, nie wiem, nosić koszulki Konstytucja przykładowo, bo zaraz to będzie odbierane za gest polityczny. Po prostu to jest jakaś głupia nadgorliwość policji, władzy, która by chciała, tak już tych obywateli obezwładnić w ich wolności i tak się chciałaby wykazać tym przełożonym, że zaczyna stosować jakieś interpretacje, które są z gruntu rzeczy fałszywe i absolutnie niezgodne z jakimikolwiek standardami demokratycznymi. W ubiegłym tygodniu przystąpił pan do postępowania toczącego się przed warszawskimi sądami, sądem okręgowym i apelacyjnym, a dotyczącego rejestracji tegoż właśnie zgromadzenia przedsiębiorców, którego przebieg w sobotę mogliśmy oglądać. I w tym postępowaniu Warszawski Sąd Apelacyjny w postanowieniu z 15 maja wskazał, że niezarejestrowanie zgromadzenia nie oznacza jego zakazu. Takie zachowanie Urzędu Miasta można rozpatrywać w kategoriach bezczynności. Jednocześnie sąd jakby zwrócił uwagę, że ratusz powinien albo wpisać zgromadzenie do rejestru,
albo go zakazać. A taki zakaz podlegałby kontroli sądu. Podzielił także sąd apelacyjny argumentację Rzecznika Praw Obywatelskich, że zakaz zgromadzeń wprowadzony rozporządzeniem Rady Ministrów budzi istotne wątpliwości konstytucyjne, szczególnie w kontekście dopuszczalności ograniczeń praw podmiotowych oraz zasady proporcjonalności. Wiemy także, że w związku z tym orzeczeniem zwrócił się pan do prezydenta Warszawy, a jednocześnie kandydata na urząd prezydenta Rzeczpospolitej, pana Rafała Trzaskowskiego, o zmianę praktyki postępowania z zawiadomieniami o planowanych zgromadzeniach publicznych. I tu ponowne pytanie, czy ratusz, czy pan prezydent Trzaskowski zareagował na wystąpienie pana rzecznika? Ja myślę, że ta cała historia z zeszłego tygodnia pokazuje, że mamy... Myślę, że mamy znacznie głębszy problem z urzeczywistnianiem wartości konstytucyjnych niż tylko rządy Prawa i Sprawiedliwości. Tak bym to nazwał. Ponieważ po pierwsze, w momencie, kiedy trafił taki wniosek do prezydenta miasta stołecznego Warszawy, który dotyczył ważnej potrzeby zapowiadanej przez obywateli, kiedy już wcześniej się toczyły przecież demonstracje na ulicach, które spowodowały sporo zamieszania, to prezydent powinien być moim zdaniem niezwykle czuły na to, jaką decyzję podejmie. I jaki miał moim zdaniem do dyspozycji możliwości działania? Albo mógł zakazać zgromadzenia i uzasadnić to przepisami rozporządzenia, albo mógł przecież zastosować przepisy ustawy o zgromadzeniach, prawa o zgromadzeniach, powiedzieć, że przepisy rozporządzenia jego zdaniem są niezgodne z przepisami ustawy oraz z przepisami konstytucji, z artykułem 57 i po prostu zarejestrować zgromadzenie. I jaką decyzję podjął prezydent, czy jego administracja? Żadną. Podjął decyzję o odmowie wpisu do rejestru, czyli nie wydał decyzji zakazującej, ale też nie wpisał do rejestru. I teraz, co to powoduje? Że jak sprawa trafiła do sądu, to sąd też przecież mógł uznać, że ta odmowa wpisania do rejestru jest de facto decyzją i mógł orzekać merytorycznie, a sąd też zaczął się zasłaniać jakimiś takimi właśnie argumentami na zasadzie, że skoro nie było decyzji, to sąd nie ma o czym orzekać. Przecież mógł potraktować decyzję o odmowie wpisie do rejestru jako decyzję de facto zakazującą zgromadzeń. Czyli zarówno prezydent, jak i sąd gdzieś zaczęli udawać, po co mamy w ogóle konstytucję i po co mamy prawo zgromadzenia. I doszło do tego, do czego doszło, a mianowicie do sytuacji, w której policja nie miała zarejestrowanego zgromadzenia, czyli mogła twierdzić, że demonstracja się nie może odbyć, no i doszło do legitymowania, rozwiązywania tego zgromadzenia i tej nieszczęsnej przemocy zastosowanej przez policję, co myślę, że jest karygodne z punktu widzenia standardów. I ja oczekuję, że pan prezydent miasta stołecznego Warszawy, jeżeli faktycznie jest tak głęboko przywiązany do wartości demokratycznych, się naprawdę przyjrzy tej sprawie. Przyjrzy się tej sprawie i podejmie decyzję z poczuciem własnej odpowiedzialności konstytucyjnej, która będzie odpowiadała standardom, tak żebyśmy nie mieli powtórki z tych dramatycznych wydarzeń w kolejną sobotę. Panie rzeczniku, wie pan, ja trochę się boję, że będziemy mieć powtórkę z rozrywki teraz w tę zbliżającą się sobotę. Skądinąd wiemy, że przedsiębiorcy po raz kolejny mają wyjść na ulicę i podjąć próbę strajku. Trochę się martwię o zachowanie policji. Jak pan sądzi, jak pan przewiduje, co się może wydarzyć? Znaczy, mi się wydaje, że teraz najważniejsza decyzja to jest prezydenta. No, prezydent po prostu musi podjąć formalną decyzję administracyjną i dać szansę na to, żeby sądy się tym zajęły porządnie. I jeżeli sądy powiedzą na koniec, że demonstracja może się odbyć, a uważam, że interpretując konstytucję mogą sądy powiedzieć, że nie można przepisów rozporządzenia traktować jako ważniejsze niż sama konstytucja i niż prawo o zgromadzeniach i że nie można za pomocą przepisów rozporządzenia zupełnie dowolnych w sytuacji, kiedy nie wprowadzono stanu nadzwyczajnego, wyłączać obowiązywania wolności konstytucyjnych, że sądy
znajdą się na wysokości zadania i powiedzą, że taka demonstracja może się odbyć i wtedy policja nie będzie miała absolutnie żadnego prawa legitymowania uczestników demonstracji oraz jej rozwiązywania i nie dojdzie do tych wydarzeń. Ale to są kluczowe dni w ciągu tych najbliższych, te najbliższe dni. Poza tym jeszcze musimy pamiętać, że mamy nowe zjawisko, tak, które no w zasadzie wypłynęło w ciągu ostatnich dni, a mianowicie nakładanie tych olbrzymich kar finansowych przez inspektora sanitarnego. Ja dzisiaj rozmawiałem przez dłuższą chwilę na antenie Radia Tok FM z tymi osobami, które niosły ten słynny list z Poczty Polskiej do Sejmu. Trafiły do mnie też sprawy z odlotnej brygady opozycji i jak ja przeczytałem, ja nie byłem w stanie uwierzyć w te decyzje administracyjne. 10 tysięcy złotych z rygorem natychmiastowej wykonalności i w zasadzie bez możliwości prawnej wzruszenia. I że wręcz trzeba naprawdę wznieść się na wyżyny prawniczej elokwencji, żeby gdzieś próbować przekonać ten sanepid, żeby jednak te kary być może powstrzymać. Nie wiem, czy to się uda, ale naprawdę nie zazdroszczę tym osobom, które się znajdują w tej sytuacji. To są praktyki, które nawet sobie nie wyobrażałem, że można w taki sposób, w tak brutalny sposób wykorzystywać prawo do tłumienia wolności zgromadzeń. Także tu nie tylko chodzi o te zakazy, chodzi też o to, w jaki sposób te przepisy administracyjne, sanitarne są stosowane w stosunku do osób, które w jakikolwiek sposób władzy nie pasują, czy władzę, czy starają się władzy sprzeciwiać. Musimy z tym naprawdę walczyć i uważam, że skoro jesteśmy w tym szczególnym okresie, kiedy mamy różnych kandydatów na prezydenta, czy osoby aspirujące do tej roli, to jest ich rola. Jeżeli oni tak mocno mówią o przywiązaniu do wartości demokratycznych, a w tak trudnym momencie nie stoją po stronie obywateli, to ja nie wiem, po co kandydują. Tak, a należałoby jeszcze nadmienić, że są osoby, którym taka na które taka kara została nałożona nie raz, a załóżmy czterokrotnie. No właśnie, no, no tak, te przepisy są niezwykle bezwzględne. Miejmy nadzieję, że uda się jednak później w toku postępowań administracyjnych te kary i sądowo-administracyjnych te kary pouchylać. Natomiast ja też dzisiaj, jak się zapoznałem z tymi dokumentami, podjąłem decyzję, żeby do części tych postępowań administracyjnych się przyłączyć jako rzecznik, żeby nie ułatwiać pracy inspektorom sanitarnym. Tam jest ta procedura odwoławcza. Natomiast ważne jest to, że sama procedura odwoławcza nie wstrzymuje nagłej wykonalności kary. Czyli tak naprawdę już z dnia na dzień praktycznie rzecz biorąc taka decyzja może trafić do Urzędu Skarbowego, a Urząd Skarbowy może nam zablokować konto i zająć na poczet kary nasze wynagrodzenie czy oszczędności na koncie. Strasznie brutalna metoda i nie wiem, czy w ogóle twórcy tej ustawy to przewidzieli, czy mieli na tyle wyobraźnię, że to będzie stosowane w taki właśnie sposób, ale taką właśnie minę, która została zostawiona na obywateli, trzeba teraz przy wykorzystaniu środków prawnych rozbroić i od tego mój urząd jest, żeby to zrobić. Bardzo dziękujemy panie rzeczniku za nasze dzisiejsze spotkanie. Pozwolimy sobie prosić, by w przyszłości zechciał pan jeszcze z zaproszenia skorzystać. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, z przyjemnością. Gratuluję w ogóle inicjatywy. Uważam, że to jest właśnie ten sposób, w który powinny się rozwijać organizacje pozarządowe i jestem naprawdę mile zaskoczony tym, że obywatelom RP udało się zorganizować taką inicjatywę. Bardzo serdecznie Wam gratuluję i życzę powodzenia. Jestem do Waszej dyspozycji. Naszym kolejnym gościem jest pan senator Jacek Bury. Dzień dobry, panie senatorze. Dzień dobry, witam Państwa. Kilka dni temu w Warszawie na Placu Zamkowym mógł przekonać się osobiście, powiedziałbym, że chyba tak osobiście, jak to tylko możliwe, bo na własnych plecach. Jak w policyjnej praktyce realizowane jest konstytucyjne prawo uczestniczenia w pokojowych zgromadzeniach? Panie senatorze, ta sytuacja była wielokrotnie pokazywana w mediach, pan także o tym mówił. Nie chcielibyśmy wracać chyba w tej chwili już do samego przebiegu zdarzenia. Przypomnę tylko tym, którzy nie wiedzą, pan senator został zatrzymany przez policję w sytuacji, w której informował o tym,
że jest senatorem Rzeczpospolitej, że przysługuje mu immunitet z tego wynikający i okazywał legitymację senatorską. W przestrzeni publicznej jest szereg nagrań różnych, pochodzących z różnych źródeł nagrań tej sytuacji. Ona raczej nie budzi wątpliwości, aczkolwiek należy odnotować, że Komenda Stołeczna Policji zdaje się zaprzeczać takiemu przebiegowi wydarzeń. Panie senatorze, czy w związku z zatrzymaniem sobotnim podejmuje pan działania prawne dotyczące naruszenia pańskiego immunitetu, pozbawienia wolności? Tak, podejmujemy takie działania, ja i moje biuro. W tej chwili złożyliśmy już wniosek do Komendy Głównej Policji o wydanie materiałów. Tak, materiałów z odprawy przed tą akcją, jak i z samej akcji. Po prostu próbuję ustalić, kto wydał rozkazy, kto jest odpowiedzialny za to, że zaatakowano pokojowo demonstrujące osoby, które były od siebie oddalone o wiele metrów. Przynajmniej w tym momencie, w którym ja wszedłem na plac zamkowy, tak wyglądała ta sytuacja. Bardzo brutalnie potraktowano osobę, która przemawiała. Stanąłem w jej obronie, tak jak tu już pan powiedział, sytuację całą opisał. Zlekceważono mój immunitet i też mnie potraktowano w sposób taki, jak każdego z demonstrantów. Znalazłem się w samochodzie policyjnym, w którym wyrecytował mi policjant, że jestem zatrzymany na podstawie artykułu takiego a takiego. Przepraszam, nie jestem prawnikiem, ale regułka dotycząca zatrzymania albo aresztowania. Po raz kolejny, trzymając legitymację, opowiedziałem się. No to przez radio się skontaktował, okazało się, że dostał wytyczne. Mówi, nie, pan senator jest wolny, pan szybciutko wychodzi z samochodu, proszę szybko wychodzić z samochodu. Ja nadal się domagałem tego, czego się domagałem, czyli ujawnienia, kto wydał rozkaz zaatakowania pokojowo protestujących ludzi będących w odpowiedniej odległości i kto wydał rozkaz zaatakowania mnie. Nie otrzymałem tej odpowiedzi przez ponad 2 godziny, także teraz będziemy drążyć, będziemy szukać sprawców i winnych tego zdarzenia, podeptania praw obywatelskich przede wszystkim. Mam nadzieję, że te materiały dostanę. Jeżeli nie, będziemy składać następne wnioski i zawiadomienia do prokuratury. Także złożyłem zawiadomienie do marszałka Senatu i też do Komisji Regulaminowej i Praw Człowieka w Senacie. Będziemy się też jako Senat zajmować tym przypadkiem podeptania praw obywatelskich. Jak na to wydarzenie zareagowali senatorowie? Nie pytam w tej chwili o organy Sejmu, nie pytam o marszałka, bo tu procedury wydają się być jasne. Mam na myśli kolegów pana senatora. No było potężne zdziwienie i niedowierzanie wręcz. No jak, niemożliwe. Większość moich kolegów, którzy się o tym dowiedzieli, głównie z mediów, mówią, co się stało, dzwonili, pytali, odpowiadałem im właśnie, jak sytuacja wyglądała. To był szok, dla wielu z moich kolegów, ale też takie poruszenie i zachęta. No nie, nie zostawimy tego, nie możemy pozwolić, żeby władza, żeby policja deptała swobody obywatelskie i deptała nasze prawa. Także zachowali się senatorowie w sposób, przynajmniej senatorowie z tej strony mocy, jak ją to nazywam, w sposób godny i właściwy według mnie. Panie senatorze, zaangażowanie senatorów w tą sytuację w dużej mierze zapewne, tak przypuszczam, wynika z faktu, że to zatrzymanie, te represje dotknęły pana, jednego z senatorów. Ja chciałbym zapytać, czy senatorowie, czy senat, czy senatorowie widzą możliwość bądź konieczność wręcz stanięcia także za tymi innymi obywatelami, którzy biorąc udział, podkreślę, pokojowych zgromadzeniach, spotykają się z represjami. Powiem, o czym mówię. Bodaj wczoraj miał miejsce pod auspicjami Senatu tak zwany okrągły stół, tak, w którym politycy opozycji rozmawiali z politykami obozu władzy o możliwości przeprowadzenia wyborów w dającym się przewidzieć czasie, o kalendarzu wyborczym. O ile się nie mylę, w tym bądź w przyszłym tygodniu najpóźniej ruszą już prace Senatu dotyczące ustawy o wyborach prezydenckich w 2020 roku.
Czy nie uważacie, że, ja przepraszam za sformułowanie, dogadując się, ono nie ma pejoratywnego znaczenia w tym wypadku, dogadując się z obozem rządzącym w sprawie poszczególnych rozwiązań ustawy i kalendarza wyborczego, nie powinniście żądać zniesienia bezwzględnego zakazu zgromadzeń, podkreślam, bezwzględnego. Ograniczenia epidemiologiczne to jest zupełnie inna rzecz. Wydaje się, że lepszego czasu być może nie będzie. Tak, na pewno jest to dobry czas, żeby wołać o swobody obywatelskie i prawa obywatelskie, o poszanowanie konstytucji, która jest jednak nadrzędnym, stanowi nadrzędne prawo nad wszystkimi ustawami i uchwałami, które PiS w tej chwili podejmuje w Sejmie. I ja jestem bardzo mocnym orędownikiem wolności osobistej, wolności każdego człowieka, wolności obywatela i też poszanowania prawa. Dla mnie to, co się dzieje w tej chwili w Sejmie, uchwalanie tych tarcz, często niestety jest łamaniem praw konstytucyjnych obywateli. Tutaj PiS omija konstytucję, wprowadza różne obostrzenia, zabiera nam wolność, upokarza tak naprawdę Polaków, rzuca nas na kolana po to tylko, żeby osiągnąć swoje własne cele, zawłaszczania władzy i niszczenia de facto demokracji. Dla mnie to, co się działo na przykład z zakazem przemieszczania się, to jest rzecz niewyobrażalna, tylko te trzy stany wyjątkowe, znaczy trzy stany opisane w Konstytucji, czyli stan wyjątkowy, epidemii albo wojny, tak, mogą spowodować zakaz, mogą wprowadzić zakaz przemieszczania się obywateli. Tymczasem nasza władza wysyła funkcjonariuszy policji po to, żeby pilnowali lasów i parków, żeby ludzie nie mogli wyjść na otwartą przestrzeń, gdzie nikomu nic nie groziło, gdzie nie było szansy na zarażenie się. No nazwę to po imieniu. Jest to po prostu upokarzanie narodu i robienie z nas wariatów. I mam wrażenie, że tamte wszystkie obostrzenia miały na celu jakby przetestowanie przez władzę, przetestowanie przez PiS, jak daleko nasz naród będzie posłuszny wobec wszelkich zakazów. No to jest coś niebywałego i ja na taką postawę i takie działania władzy nie mam zgody. Nie można w ten sposób upokarzać narodu i nastawiać policji w kontrze do obywateli. Policja powinna służyć obywatelom, a nie władzy. A w tej chwili mamy wszelkie działania, które przypominają mi się z lat komunizmu, kiedy to milicja była z władzą i kiedy to milicja była tym zbrojnym ramieniem i wyrażała wolę władzy, natomiast obywatele byli nikim. Tak, panie senatorze, oczywiście nie wolno pozwolić się zniewolić. Natomiast ja bym chciała usłyszeć od pana, proszę mi wybaczyć, ale trochę więcej konkretów, dlatego że mówił pan, że jest pan przeciwny takim działaniom, że zrobi pan wszystko, żeby walczyć o te swobody i obywatelskie. Więc mam prawo sądzić, że pewnie rozmawiał pan z kolegami senatorami, że jesteście na coś umówieni, że jakieś konkretne działania chcecie przedsięwziąć. Podzieliłby się pan z nami takimi konkretami? Znaczy, na co jesteście konkretnie umówieni? Jak chcecie przeciwdziałać temu? Mogę prosić o chwilę cierpliwości. O działania w Senacie jesteśmy umówieni, ale jeżeli mogę prosić o chwilę cierpliwości, powiem szczerze, ze względów strategicznych, jeżeli tutaj powiem, co chcemy zrobić w najbliższym czasie, koledzy z PiS-u, w cudzysłowie koledzy z PiS-u, będą dużo bardziej przygotowani na to. Niestety musimy stosować trochę metody takiej partyzantki, ponieważ z tak brutalną siłą możemy w pewnych momentach wygrać, czy mieć przewagę tylko przez element zaskoczenia. To oni mają policję, która pokazuje siłę na ulicach i upokarza obywateli. To oni mają, tak jak powiedział tutaj przed chwilą rzecznik praw obywatelskich,
Polskich, możliwości administracyjne nakładania potężnych kar. My chcemy też się obronić przed tym wszystkim, ale musimy być mądrzy, musimy być trochę sprytni i nie pozwolić na to, żeby oni mieli jak na tacy podane wszystkie informacje, co my zrobimy, o co wnioskujemy, bo bardzo dobrze się przygotują i nie będzie tego elementu zaskoczenia. Ja zapewniam Państwa, że będziemy ten temat naprawdę bardzo mocno eksploatowali. Mamy w następnym tygodniu od środy Senat, środa, czwartek będziemy obradować i tamten temat wybrzmi bardzo mocno i Państwo się dowiecie, co robimy, jak robimy. Natomiast tutaj nie chciałbym zdradzać wszystkich szczegółów tej kuchni, bo nie przysłuży się tą sprawie. Dziękujemy bardzo, Panie Senatorze. Życzymy powodzenia w planach politycznych Senatu i w pracach Senatu. To nie jest łatwe. Prosimy o to, by senatorowie Rzeczpospolitej pochylili się jednak nad refleksją dotyczącą tego, czy wybory prezydenckie przeprowadzane w czasach bezwzględnego zakazu zgromadzeń to w dalszym ciągu wybory wolne i, jak to się czasami mówi, święto demokracji. Bardzo dziękujemy. Zgadzam się na koniec jeszcze z Panem, że właśnie powinniśmy doprowadzić do tego, żeby te wybory były przeprowadzone zgodnie z prawem, czyli żeby były wolne, żeby były równe i tajne. Szczerze mówiąc, to mam takie wrażenie, że PiS dąży za wszelką cenę do reelekcji Dudy i mam nadzieję, że nie postawią nas w sytuacji, kiedy niezależnie co zrobimy, i tak Duda wygra albo sfałszują wybory. Bo wtedy niestety, znając polską mentalność, znając naszą dumę narodową, obawiam się, że poleje się krew, a tego bym bardzo nie chciał. Raz jeszcze dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia. Dzięki. Do widzenia, panie. Do usłyszenia. Rozmawialiśmy o zakazie zgromadzeń, rozmawialiśmy o tym, co stara się z tym problemem zrobić Rzecznik Praw Obywatelskich, którego działaniom kibicujemy. Usłyszeliśmy także głos polityka, senatora Rzeczpospolitej. Jak zapewne Państwo zauważyliście, wielu dobrych wiadomości nie mamy. A ponieważ zawsze warto, by jakaś dobra wiadomość się w programie pojawiła, dobra wiadomość dla grających w golfa. Otóż zgodnie z rozporządzeniem z 16 maja, tym ostatnim rozporządzeniem dotyczącym obostrzeń epidemiologicznych, możecie już Państwo zagrać w golfa. Oczywiście z pewnymi ograniczeniami. Rząd oczekuje, że przy jednym dołku nie będzie więcej niż 6 graczy, z wyłączeniem oczywiście obsługi pola golfowego. Zgromadzeń publicznych, zgromadzeń pokojowych w dalszym ciągu organizować nie wolno.